Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest to wielkim przywilejem i radością dla mnie być tutaj po raz pierwszy na kampie od 32 lat. Ostatni raz na kampie byłem w 1985 roku i kamp był w Czaplinku, z tego co pamiętam. Więc minęło wiele, wiele lat. Jest dla mnie też wielką radością, że gdzieś tak tutaj w tej grupie poznaję ludzi po trochu. Wczoraj już z wieloma się przywitałem i to było naprawdę wspaniałe spotkać się, ale dzisiaj jeszcze widzę paru innych ludzi tu i ówdzie, których jeszcze nie spotkałem i będzie bardzo miło nawiązać znowu naszą znajomość z dawnych lat. Cieszę się, że mogłem przyjechać. Jest to moja druga wizyta oficjalna do Polski. Pierwsza była w roku 2011, kiedy przyjechałem na zaproszenie diecezji wschodniej. Miałem tam wykłady, ale wtedy nie mogłem zwiedzić za dużo Polski. Nie mogłem przyjechać na kamp, nie było czasu i nie mogłem się spotkać z wieloma znajomymi. Dzisiaj jest druga moja wizyta oficjalna. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być z wami razem na tym miejscu. Ale przede wszystkim, zanim rozpoczniemy, chciałbym przekazać jeszcze raz, już to wczoraj zrobiłem, ale chciałbym jeszcze raz przekazać jak najserdeczniejsze pozdrowienia od moich rodziców, od pastora Jana i Elżbiety Jankiewicz. Nie wiem, czy istnieje internet w tym momencie, być może oglądają mnie w tym momencie, prawdopodobnie, więc na pewno. Więc mamo i tato, pozdrawiam wszystkich od was. Może nie wszyscy wiedzą, ale mój tato był tym człowiekiem, który miał wizję na te kampy. Pierw te spotkania odbywały się w Wiśle pod spadochronami. Pamiętacie te deszcze? Tak, ktoś tam się siedziało pod tymi spadochronami, jak deszcz padał. I na którymś z takich spotkań był Leo Ranzolin. I mój tato z nim porozmawiał, praktycznie zmusił chyba, z tego co pamiętam, że na następny rok ma być namiot. I faktycznie Leo Ranzolin ten namiot załatwił, ten namiot przyjechał i ja miałem nadzieję w tym namiocie mówić, ale widzę, że się zmienił trochę ten namiot. To jest jakieś nowe urządzenie tutaj, ale od tamtej pory zaczęły się odbywać kampy. Ja pamiętam, że przyjechałem na ten pierwszy kamp rowerem z Warszawy z kolegą. Także to było piękne przeżycie. Wczoraj również miałem olbrzymią przyjemność znowu spotkać grupę ludzi, których bardzo kochałem w Polsce, grupę ludzi Dźwięku Adwentu. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą, co to było. To była grupa muzyczna, która była moimi najlepszymi przyjaciółmi. I wczoraj się spotkaliśmy z paroma ludźmi z tej grupy i może coś zrobimy, jakby coś wyszło jeszcze. Zobaczymy. W każdym razie była to wielka radość dla mnie. Zanim rozpocznę, chciałbym może powiedzieć parę słów o moim języku. Otóż wyjechałem z Polski 32 lata temu i od tamtej pory praktycznie nie mam wielkiego kontaktu z Polonią australijską albo z Polakami. Obracam się praktycznie wyłącznie w środowisku anglojęzycznym, więc mój polski się zatrzymał. Mój polski jest taki starodawny polski. Wiele słów, które przyjechałem teraz, to w ogóle nie znam. Parę jest przyjemnych, ale czasem się usłyszy słowo, co to za słowo? Jak to ugryźć? Ale są słowa, które naprawdę bardzo lubię. Słowa jak spoko. No super słowo. Nie ma takiego słowa po angielsku. To jest spoko. To wyjaśnia wszystko. Ja potrzebuję trochę spoko dzisiaj. Inne słowo ściema. Sorki. To mnie najbardziej zadziwiło. Sorki. Skąd się takie słowo wzięło? Ogarniać. Chyba przyjechałem w czwartek, słowo ogarniać słyszałem z 50 razy. Musiałem się nauczyć. No, spróbuję was wszystkich ogarnąć. No, nie będzie ściemy. Ale ja nie będę gorszy. W ciągu tych wykładów ja też wymyślę parę słów.
które może weźmiecie ze sobą i może wykorzystacie w swoich sytuacjach zborowych. Dzisiaj stworzę jedno takie słowo. No i jeszcze jedno. Ja nie jestem mówcą kazań. Ja nie mówię dużo kazań, ponieważ jestem wykładowcą od wielu lat. Moim kręgiem społecznym jest klasa. I tam ja się czuję najlepiej. Do takiej dużej ilości ludzi ja nigdy jeszcze w życiu nie mówiłem kazania. Więc to jest pierwszy raz. Ja nigdy nie mówiłem kazania na kampie. Więc spoko. Także musicie wziąć te rzeczy pod uwagę. Ale damy sobie radę. Mówią mi, że mam już trochę akcentu w języku polskim. Ja myślałem, że ja nic nie mam, że mówię całkiem dobrym polskim, ale słyszałem, że coś się tam dzieje, więc musicie mi takie rzeczy wybaczyć. No nic, ale zajmijmy się tym, co będzie tematem naszych przemówień w tym tygodniu. Będziemy zastanawiać się nad czymś, co jest bardzo drogie mojemu sercu. Od wielu lat zajmuję się tą dziedziną. To jest moja dziedzina, której wykładam najwięcej. Jest to bardzo bliska dziedzina mojemu sercu. Gdy rozmawiałem z komitetem organizacyjnym, na jaki temat mają być te wykłady, zastanawialiśmy się, jaki tytuł nadać tym wykładom. Ja wiedziałem, że chcę mówić na temat Kościoła Bożego, na temat Zboru Bożego, ale myślałem, jaki tytuł nadać. Wiedziałem, że chcę się zastanawiać nad tym, czym jest Zbór Boży, dlaczego istnieje, dlaczego chodzimy do kościoła w każdą sobotę, jaka to jest natura, jaka jest natura zboru, jaka jest implikacja tego, co znajdujemy w Piśmie Świętym, w słowach Jezusa, które mówi do nas, do naszego kościoła. Więc oryginalny tytuł, jaki zaproponowałem, to był Kościół, o którym marzył Jezus. To był oryginalny tytuł, ale w rozmowach z Markiem, Micykiem i innymi, żeśmy w końcu się zgodzili na tytuł Połączeni. Jest to naprawdę krótkie, zwięzłe, piękne słowo, które dokładnie oddaje to, co chciałbym mówić, o czym chciałbym mówić w czasie tego całego tygodnia. Połączeni to według mnie było marzenie Jezusa, gdy myślał o swoim Kościele, gdy zastanawiał się, czym ma się charakteryzować grupa Jego naśladowców. Połączeni. Piękne słowo. Pomódlmy się razem. Ukochany Panie Boże, który mieszkasz w niebie, dziękujemy Ci za tą przepiękną okazję, że możemy się zebrać razem jako Twoja rodzina i uwielbić Twoje święte imię, przyjść przed Twój tron. Prosimy Cię teraz, abyś otworzył moje usta, otworzył nasze uszy, namaścił nasze myśli, abyśmy zwrócili się w Twoim kierunku, popatrzeli ku Tobie i zrozumieli, kim jesteś, jakie masz plany i marzenia dla nas. Dziękujemy za Twoją obecność na tym miejscu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Każdy, kto rozpoczyna jakiś nowy związek w swoim życiu, czy jakieś poważne przedsięwzięcie, czy może jakiś ruch społeczny, ma zdecydowane marzenie albo wizję na przyszłość tego ruchu. Jest to zawsze wizja pełna nadziei. Jest to wizja pozytywna. Jest to wizja, która będzie prowadzić do sukcesu. Taką wizję na przykład ma młoda para małżeńska, gdy zawiera małżeństwo. Oni myślą, że oni marzą o tym, aby mieć dobre małżeństwo, aby ich małżeństwo trwało na zawsze, do końca życia, aby ich małżeństwo było sukcesem. Przecież w czasie ślubu, w czasie ceremonii ślubnej nikt nie myśli o rozwodzie. To nawet nie wchodzi w rachubę. Nowi rodzice mają takie marzenia. Kiedy urodzą się dzieci, kiedy po raz pierwszy zobaczysz swoje dziecko, to wyobrażasz sobie niesamowitą przyszłość dla tego dziecka. To dziecko będzie naprawdę doskonałe w szkole. Może będzie doktorem, może będzie lekarzem, może będzie wykonywał jakąś znakomitą pracę. Nikt nie marzy o tym, nikt nie myśli o tym, kiedy masz to dziecko w swoich rękach, że to dziecko będzie miało przegrane życie. Gdy nasze córki się urodziły, to pamiętam, jak trzymałam je po raz pierwszy w swoich rękach, to miałam wspaniałe marzenia dla nich, że one będą miały dobre i kochane życie i chciałam być jak najlepszym ojcem dla nich. I takie właśnie marzenia na przykład mieli ojcowie, założyciele, twórcy państwa amerykańskiego.
gdy pisali deklarację niepodległości i wymawiali te słowa, które widzicie na ekranie, uważamy następujące prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolność i dążenie do szczęścia. Gdy uciekali od prześladowań europejskich z Europy, ci pierwsi pionierzy Stanów Zjednoczonych mieli niesamowitą wizję na przyszłość. Mahatma Gandhi marzył o tym, aby Indie były wolne od okupacji brytyjskiej, ale nie chciał tego zrobić przemocą i napisał, aby marzył o tym, aby Indie znalazły prawdziwą niezależność przez pokojowe metody raczej niż przez przemoc. Taką wizję miał Martin Luther King parę dekad temu. Miał marzenia, kiedy w 1954 roku, w sierpniu, 28 sierpnia 1963 roku, wygłosił jedno z najbardziej znanych przemówień. I have a dream. Mam takie marzenie. Mam dzisiaj takie marzenie, że pewnego dnia naród nasz wzniesie się na wyżyny prawdziwego sensu swojej wiary i uzna za prawdę oczywistą, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi. Że pewnego dnia na czerwonych wzgórzach Georgii synowie byłych niewolników i synowie byłych właścicieli niewolników będą mogli razem zasiąść przy stole braterstwa. Że czworo moich małych dzieci kiedyś będzie żyć w społeczeństwie, w którym nie będzie się ich oceniało ze względu na kolor skóry, lecz ze względu na wartość ich charakteru. Martin Luther King miał marzenie, które jeszcze całkiem się nie wypełniło w historii Stanów Zjednoczonych. Podobne marzenie mieli nasi pionierzy adwentowi. Tutaj macie zdjęcia, widzicie zdjęcia, kiedy oni byli starsi, ale to byli młodzi ludzie, to byli ludzie w wieku lat 20., którzy mieli po 20 lat, którzy mieli niesamowitą wizję na przyszłość. Oni wierzyli, że Jezus przyjdzie wkrótce i że Bóg ich powołał, aby głosili trójanielskie poselstwo po całej ziemi, tak aby wszyscy dowiedzieli się o Ewangelii Chrystusa. Wszędzie. To było ich marzenie. Takie podobne marzenie miał Jezus Chrystus. Gdy czytam Nowy Testament, jest to dla mnie absolutnie oczywiste, że gdy Jezus chodził po tej ziemi, miał jakieś specyficzne marzenie, jeżeli chodzi o Jego Kościół, jeżeli chodzi o Jego naśladowców. I w tym tygodniu będziemy często zaglądali do tych miejsc w Piśmie Świętym, gdzie Jezus o tym mówi, gdzie Paweł i inni apostołowie o tym mówią, aby pojąć tą wizję Chrystusa dla Kościoła, Jego marzenie dla Kościoła. To marzenie chyba jest najwyraźniej opisane, i tym właśnie zaczniemy nasze studium biblijne, najwyraźniej jest zapisane w Ewangelii Jana 14 rozdziale. Jeśli macie swoje Biblię, to otwórzcie tam do 14 rozdziału Ewangelii Jana. Teksty będą na ekranie oczywiście, ale zawsze jest fajnie patrzeć swoją własną Biblię. Rozdział 14 Ewangelii Jana jest niesamowicie ważnym rozdziałem. I 15 potem, i 16. Są to bardzo ważne miejsca w Piśmie Świętym. Znajdujemy tam Jezusa, który jest przy końcu swojej misji, przy końcu swojej pracy misyjnej na ziemi. I On pragnie rozwiązać wszelkie niejasności. On doskonale sobie zdaje sprawę, że jest to Jego ostatnia szansa. Za chwilę On będzie wzięty na krzyż. Więc On ma te parę godzin ze swoimi uczniami, który musi wyjaśnić każdą niejasność. To jest Jego ostatnia szansa. Więc znajdujemy tutaj Jezusa w 14 rozdziale Ewangelii, który wypowiada się z czysto jasną przejrzystością. W wierszu 6 znajdziecie, że Jezus mówi, że tylko On, nikt inny jest drogą, prawdą i żywotem. To znaczy, że tylko przez Niego możemy poznać, kim jest Bóg. Tylko przez Niego możemy być kiedyś w niebie. Tylko przez Niego możemy wiedzieć, kim naprawdę jest Bóg. Tylko przez Niego możemy uzyskać życie wieczne. Jeżeli ktoś chce przyjść do Ojca, to nie ma wyboru. Musi przyjść pierw do Jezusa. Tylko wyłącznie przez Niego. W wierszu 9
Na pytanie Filipa znajdujemy odpowiedź Jezusa, kim jest Bóg. Jezus odpowiada, kto mnie widział, widział Ojca, bo Ojciec i ja jesteśmy jedno. Ja jestem w Nim i On jest we mnie. To jest niezmiernie ważne, że Jezus mówi te słowa właśnie w tym momencie. Za chwilę On pójdzie na drogę krzyżową. Na krzyżu Jezus zrobi to, co tylko Bóg mógł zrobić. On umrze za moje grzechy i za twoje grzechy. Za cały brud i ciemność mojego życia, za które ja powinien być ukarany. Na krzyżu On zmarł zamiast mnie i zamiast ciebie, Filipie. Czy ty naprawdę nie widzisz, kim jest Bóg? Widzisz Boga. Widzisz mnie? Widzisz Boga. Widzisz to, co ja robię? Widzisz to, co robi Bóg. Bóg, który za chwilę umrze dla dobra ludzkości. I właśnie w tym momencie, zaraz po tych tak ważnych wypowiedziach na temat zbawienia, na temat prawdy, na temat swojej tożsamości, Jezus wypowiada swoje marzenie. Jest to marzenie, które jest wręcz zapierające dech w piersiach. Ja to trochę sparafryzuję tutaj, wiersz 12. Ja odchodzę do mojego Ojca, aby wam przygotować miejsce, ale nie zostawię was samych. Będzie z wami mój Duch Święty, który wypełni was w taki sposób, że będziecie mogli kontynuować moją pracę na ziemi. Czyli każdy, kto wierzy we mnie, będzie mógł czynić te same rzeczy, które ja czynię. Ale to jeszcze nie wszystko. Jezus dodaje coś jeszcze i mówi, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Cóż to mogło oznaczać? Panie Jezusie, co ty mówisz? Czy to jest w ogóle możliwe, że ktoś może robić jakieś większe rzeczy niż te, co ty robiłeś? Ty zamieniłeś wodę w wino, ludzie zmartwychwstawali, ty chodziłeś po wodzie. Czy widzieliście kogoś, kto chodzi po wodzie? Czy możemy naprawdę wyobrazić sobie, że będziemy robić większe rzeczy niż te, co robił Jezus? To jest chyba jedno z najbardziej enigmatycznych powiedzeń Jezusa. Cokolwiek jednak by te słowa nie oznaczały, w tym tygodniu i każdego wieczoru będziemy zastanawiać się nad tym marzeniem Jezusa. To te właśnie słowa wyrażają tą niesamowitą wizję na przyszłość, jeżeli chodzi o Kościół Boży, jeżeli chodzi o zbór Boży. Ta sama nadzieja została wywarta w słowach Jezusa. Na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Słowa te wyrażają jakąś wielką radość, jakąś wizję, nadzieję dla wspaniałej przyszłości dla Bożego Kościoła. Wiecie, ja mogę to w jakimś sensie zrozumieć. W roku 1989, 4 lata po moim wyjeździe z Polski, zawarłem związek małżeński z najpiękniejszą kobietą na świecie. To jest pewne. Okay, możecie widzieć na tych dwóch zdjęciach, zdjęcia z naszego ślubu. Po lewej stronie jest to w kościele w Adelaidzie. Brat Majchrowski był z lewej strony. Po prawej rozpoznajecie, kto tam stoi? Brat Władysław Polok. Brat Władysław Polok mnie ochrzcił w Wiśle w 1980 roku i udzielił mi ślubu z moją żoną. Po prawej stronie widzicie, jak młodo wyglądałem. Teraz to już troszkę inaczej wyglądam. Świadkiem mojego ślubu był tutaj na tej sali jest ktoś, kto był na moim ślubie. Chyba akurat właśnie wyszedł, Piotr Kot. I on sfilmował nasz ślub. Ale ja pamiętam, że w czasie tego ślubu, to było najpiękniejsze wydarzenie mojego życia. W czasie tego ślubu ja sobie wyobrażałem wspaniałą przyszłość. Ta przyszłość się wypełniła dla mnie dzięki Panu Bogu. Ale to była wizja na piękne małżeństwo na przyszłość, że będziemy razem. Tak sobie nieraz wyobrażałem, że będziemy takimi starymi dziadkami, 80-90-letnimi, ciągle trzymając się za rękę, idąc razem gdzieś na spacer i kochając się do końca życia. Ja sobie tak właśnie myślę, że tak,
Tak o Kościele myślał Jezus. W sumie apostoł Paweł pisze nam, że Kościół jest ukochaną Jezusa. Słowo jest użyte w Nowym Testamencie, specjalne słowo dla Kościoła, oblubienica. To właśnie oznacza ta osoba, którą ja kocham. Ta osoba, z którą ja chcę spędzić całe swoje życie. My tutaj wszyscy jesteśmy ukochaną Jezusa. Każdy z nas jest ukochaną Jezusa. I tak jak ja marzyłem o swoim małżeństwie, tak Jezus marzył o przyszłości swojego małżeństwa. Jego marzeniem było to, aby jego Kościół był zawsze wierny Jemu do końca życia, tak jak On jest wierny swojemu Kościołowi. I marzył o tym, aby Kościół był naczyniem, przez które świat miał poznać dobrą nowinę. Tak jak On przyniósł dobrą nowinę na ten świat. On marzył, aby Kościół był Jego ustami, Jego rękami, Jego nogami. On ukochał swoją oblubienicę. Tak jak mężowie, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus kocha Kościół swój i poświęcił się sam dla niej. Czy marzenie Jezusa się wypełniło? Trudno powiedzieć. W ciągu ostatnich wielu lat spędziłem dużo czasu studiując historię Kościoła. Właściwie to moją dziedziną jest historia teologii, ale też jest historia Kościoła. Czasem przeczytanie choćby jednej książki na temat historii Kościoła to wystarcza, by człowiek się rozchorował. Co się stało? Jak już patrzymy na Kościół w Nowym Testamencie, to z jednej strony mamy wspaniałe marzenie Jezusa, z drugiej strony coś już zaczyna się dziać w Nowym Testamencie. Coś, co nie jest tak. I coś już zaczyna nie pasować. Gdy czytacie list Pawła, zwłaszcza pierwszy list do Koryntian, to dowiadujecie się nagle o procesach sądowych, o nieczystości seksualnej, o rozwodach, o rozmaitych kłótniach między braćmi i siostrami, o ludziach, którzy wzniecają spory i zgorszenia. Jakub nam pisze o wyzysku w Kościele, pisze o niepohamowanym języku. Piotr poświęca cały rozdział, aby ostrzec nas przed fałszywymi nauczycielami. Jan nas ostrzega przed antychrystami, którzy wyszli spośród nas. Przestrzega nas przed nienawiścią między braćmi. I to wszystko, gdy Kościół jeszcze był w powijakach. A Kościół w historii? Oj, to już jest trudna sprawa. W 313 roku Konstantyn wydał edykt milański, w którym Kościół stał się religią legalną. I wtedy dopiero się zaczęło. Czytamy o odejściu od prawd biblijnych. Czytamy o średniowiecznej inkwizycji, o polowaniu na czarownice, wiele niewinnych kobiet zginęło. Czytamy o niemoralnym przywództwu Kościoła. Czytamy o nadużyciach władzy. Czytamy o ludziach, którzy byli paleni na stosach. Czytamy o antysemityzmie. Czytamy o krucjatach, o tym średniowiecznych wycieczkach na Bliski Wschód. Krucjata pochodzi od słowa krzyż. I ludzie z krzyżami, z tarczami krzyżowymi szli na wschód i zabijali innowierców. Do dzisiaj słowo chrześcijanin na Bliskim Wschodzie kojarzy się z morderstwem z tamtych czasów. Bliżej naszych czasów czytamy o sprzedawaniu łaski zbawiennej. Czytamy o wojnach religijnych, które czasem trwały wiele, wiele lat. Większość wojen w Europie była toczona z powodów religijnych. Czytamy o przywódcach Kościoła, którzy nadużywali władzy, myśleli tylko o władzy i o pieniądzach. Przecież rewolucja francuska została wywołana tym, co zrobił Kościół. Czytamy o wsparciu, które Kościół udzielił faszystowskim rządom w Europie. No i w ostatnich czasach dowiadujemy się coraz to o skandalach finansowych i seksualnych wśród znanych liderów Kościoła i ewangelistów telewizyjnych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Czytamy o hipokryzji wielu chrześcijańskich przywódców, o polityzacji Kościoła, o udziale Kościoła w wyborach prezydenckich. Jest w Stanach Zjednoczonych nawet taki kościół, który nazywa się Westboro,
Westboro Baptystyczny Kościół. Jest bardzo mały, ale jest chyba najbardziej znanym kościołem chrześcijańskim w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy o nim wiedzą. To są ludzie, którzy chodzą na rozmaite spotkania przed Biały Dom, czy na pogrzeby żołnierzy, czy na jakieś uroczystości i noszą właśnie takie znaki. Bóg cię nienawidzi. Bóg nienawidzi Ameryki. Idziesz do piekła. Ci, co są homoseksualistami, Bóg ich nienawidzi. Bóg zniszczył statek kosmiczny. To Bóg to zrobił. Znaki są również, że Bóg zwalił te dwa wielkie budynki w Nowym Jorku handlowe. Bo Bóg nienawidzi Ameryki. W jaki sposób, żeby Bóg zaczął kochać Amerykę? Wszyscy muszą zacząć przestrzegać przykazania Boże. I tak właśnie ci ludzie głoszą Ewangelię do ludzi, którzy nie są chrześcijanami. Więc nic dziwnego, że w społeczeństwie, w którym ja żyję, w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych, słowa takie jak kościół, czy zbór chrześcijański, czy ewangelicy, czy religiach są niestety często używane jako epitety i wiązane z takimi słowami jak bigoteria, fanatyzm, zajadłość, hipokryzja się pojawia cały czas teraz w Stanach Zjednoczonych, upartość, wąskie horyzonty myślowe. Wystarczy dać na Google hasło evangelicals, ewangelicy, i od razu znajdą się rozmaite takie epitety. W naszym przypadku chrześcijańskim można by powiedzieć, że jabłko upadło daleko od jabłoni. I nic dziwnego, że w ostatnich paru latach dowiadujemy się, że ludzie ciągle patrzą na Jezusa z jakimś szacunkiem. Ciągle mają jakiś ten właśnie specjalny szacunek do Jezusa, ale do Kościoła nie za bardzo. Jezus tak, Kościół nie. Jak to się stało? Jak to się stało, że Jezus był taki atrakcyjny dla ludzi, że ludzie się zabiegali po to, aby być przy Nim, aby Go dotknąć, aby tłumy były wokół Niego cały czas, a Jego naśladowcy jakoś tak nie za bardzo. Spójrzmy prawdzie w oczy. Chrześcijaństwo nie ma dzisiaj za dobrego imienia w świecie. Wygląda, że być może nie wypełniliśmy tego marzenia Jezusa. Czy dzisiejsze chrześcijaństwo, dzisiejszy adwentyzm tak naprawdę odzwierciedla marzenie Jezusa wobec swojej ukochanej? Søren Kierkegaard, znany duński filozof i teolog, napisał tak. Pamiętacie, jak Jezus zamienił wodę w wino? Kościołowi udało się dokonać czegoś o wiele trudniejszego. Jego naśladowcy zamienili wino w wodę. Albo Mahatma Gandhi, wrócimy do niego, napisał tak. Bardzo podoba mi się wasz Chrystus, ale bardzo mi się nie podobają wasi chrześcijanie. Wasi chrześcijanie są zupełnie inni niż wasz Chrystus. Stephen Neal, anglikański teolog, napisał nie tak dawno. W dzisiejszym klimacie nic nie jest bardziej zdumiewające niż generalny szacunek okazywany Jezusowi i generalna antypatia w kierunku Kościoła, który nosi Jego imię. A co z nami, adwentystami dnia siódmego? Gdy skończyłem swoje studia w Stanach Zjednoczonych na Andrews w 2001 roku, moja dywizja, to jest dywizja południowego Pacyfiku, która jest ciągle moją dywizją, oni mnie zasponsorowali, a później troszkę o tym opowiem może, zasponsorowali moje studia, więc potem byłem zobowiązany, żeby wrócić do Australii, z czego wcale się tak nie martwiłem. Ale postanowili, że zanim zacznę pracę naukową jakąś albo uczyć gdzieś, to bardzo by mi się przydało, żebym stał się pastorem w paru zborach, jeszcze żebym miał dobrą praktykę, bo przecież będę uczył przyszłych pastorów. No i wysłali mnie na małą wyspę, która nazywa się Tasmania, pod Australią. Jeszcze o tym opowiem troszkę później, w ciągu tygodnia. Stałem się pastorem trzech bardzo małych zborów. Każdy zbór miał może 15 do 20 członków. I bardzo się szybko zorientowałem, w ciągu pierwszych paru miesięcy. Wystarczy popatrzeć na listę zboru, ile jest ludzi na liście zboru, a ile ludzi przychodzi do zboru i się orientujesz, że więcej jest ludzi poza zborem niż w zborze.
Ja miałem takie marzenie, że sobie pójdę do wszystkich tych, tych ludzi, którzy odeszli od zboru, którzy już dawno nie chodzą do kościoła, że sobie wszystkich ich poodwiedzam. Jeden po drugim nawiążę przyjaźnie i zapytam się, dlaczego oni nie przychodzą i spróbujemy zrobić taką atmosferę, żeby może wrócili, żeby może znowu byli częścią naszego zboru. Doszedłem do wniosku, że gdyby wszyscy ci, co mieszkali w tych miasteczkach, w których byłem pastorem, gdyby wszyscy wrócili do zboru, to byśmy mieli zamiast 20-osobowych zborów, byśmy mieli 40 do 50 w każdym miejscu. Więc zacząłem odwiedzać, zacząłem się pytać, co się stało, dlaczego odeszliście, dlaczego nie chodzicie, co możemy zrobić, żebyście wrócili. I dwie główne reakcje, okazało się, że są dwie główne reakcje. Pierwsza reakcja była, po co mi zbór? Po co mi zbór? Ci ludzie często odeszli, uznawali się ciągle jako adwentystów, ale po co mi zbór? Ja mogę sobie oglądać nabożeństwo gdzieś tam z całego świata na telewizorze. Ja nie muszę chodzić do kościoła, nie potrzebuję i mam święty spokój. Niektórzy po prostu powiedzieli, ja nie, to nie dla mnie, to nie dla mnie. Ja za dużo kłótni, za dużo problemu, ktoś mi tam coś powiedział, czegoś, coś tam było nieprzyjemne. Po co mi zbór? Ja sobie dam radę bez zboru sam. Druga reakcja, którą spotkałem, która była bardzo smutna. Ja do kościoła? Nigdy. Moje życie jest za brudne. Kto by mnie tam chciał? Ja się tam nie nadaję. Ja już się czuję źle. Jak pójdę do kościoła, to się będę czuł jeszcze gorzej. Jeden były członek zboru mi powiedział tak, i to mówił mi to przez parę miesięcy. Jak ja bym wszedł do zboru Bożego, to by się ściany na mnie zawaliły. Ja tam nie mogę wejść. Inny przechodził często obok kościoła. W innym miejscu, w innym zborze, tam gdzie byłem, ale nigdy nie wszedł, bo czuł się nieczysty jakiś, że ja nie jestem wystarczająco dobry, żeby wejść do tego budynku. Moje życie mi nie pozwala, aby wejść do tego budynku. W ciągu 2 lat, prawie 3 tam byłem, ale w ciągu 2 lat udało mi się przyprowadzić do zboru tylko jedną rodzinę. I wymagało to mnóstwo pracy. Czy trzeba coś więcej pokazać, że zbór Boży często w dzisiejszych czasach nie ma dobrej opinii? Tak się nad tym zastanawiałem, to zauważyłem, że tak już powiedziałem, że gdy Jezus był na tej ziemi, to na Niego się pchały tłumy grzeszników. Do moich kościołów grzesznicy nie chcieli przychodzić, do Jezusa grzesznicy się pchali, przychodzili do Niego. On był dla nich tak jakby magnetem, ludzie ci chcieli z Nim być. Co się zmieniło od tamtych czasów? Oczywiście to nie znaczy, że nic dobrego nigdy się nie dzieje w kościele. Nie chcę przedstawić takiego poselstwa. Gdy na przykład ktoś szuka pracy, gdy ktoś szuka wolontariuszy do jakiejś pracy społecznej, to często tylko chrześcijanie podnoszą rękę. Gdy jest jakaś tragedia w świecie, to chrześcijanie są pierwszymi, którzy odpowiadają na tą potrzebę. Od paru lat moja rodzina i ja chodzimy raz na miesiąc do takiej jadłodalni dla biednych, bezdomnych, ubogich ludzi, gdzie wydajemy posiłki dla nich. I całe to przedsięwzięcie jest prowadzone przez chrześcijan. Akurat nasz kościół w Berrien Springs ma jedną niedzielę w miesiącu i my tam chodzimy i właśnie udzielamy się w ten sposób. Tam nie ma ludzi, którzy nie wierzą w Boga. Tam nie ma ateistów. Trudno byłoby sobie wyobrazić świat bez chrześcijaństwa. Są również zbory na świecie, które rozumieją, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo. A jednak często jest coś nie tak. Słowa, które słyszałem od ludzi, którzy odeszli od adwentyzmu, bolały. Bo wielu z nich odkryło naszą piętę achillesową i teraz to koloryzuje ich zrozumienie, czym właśnie jest zbór Boży. Pewnie pamiętacie film, który został wydany parę lat temu na podstawie wydarzeń, które wydarzyły się w 1970 roku. 14 kwietnia w tym roku Apollo 13 wyruszył z misją na Księżyc. Niestety ta misja zakończyła się niepowodzeniem i nie udało się dotrzeć do Księżyca. Misja ta została potem przedstawiona w filmie Toma Hanksa, Apollo 13, może oglądaliście.
Gdy wybuchły zbiorniki tlenu, okazało się, że życie astronautów jest w poważnym niebezpieczeństwie. I jeden z astronautów, Jack Swigert, wypowiedział te słynne słowa, które weszły do słownika angielskiego, często są wypowiadane i na zawsze weszły w psychikę narodu amerykańskiego. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Houston, mamy problem. Mamy problem. Ratunek załogi Apollo teraz tylko i wyłącznie zależał od ich ekipy w Houston. Ci, którzy tam byli, aby ich uratować. Ich pomoc, ich pomysłowość była zbawieniem dla grupy Apollo. I gdy tak myślałem o tym, to sobie pomyślałem, że może my też jako lud Boży, jako naśladowcy Jezusa musimy zawołać niebo, my mamy problem. I problem nie jest w książkach, które opisują, jak rozbudzić Kościół. Pomoc nie jest na ziemi. Pomoc moja jest w niebieskiej świątyni, gdzie Jezus jest naszym arcykapłanem. Tak jak załoga Apollo wołała, Houston, mamy problem, my powinniśmy zawołać niebo, mamy problem. Powinniśmy być na naszych kolanach i wołać niebo, mamy problem. Oczy moje wznoszę ku górom, nigdzie indziej. Skąd by mi pomoc przyszła? Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. I tu dla nas jest wspaniała wiadomość. Wspaniała wiadomość. Jezus ciągle marzy o swojej ukochanej. Jezus ciągle marzy o swojej ukochanej. Ciągle marzy o swojej oblubienicy. On ciągle ma dla nas wizję, która ciągle się może wypełnić w tych ostatnich chwilach istnienia naszej ziemi. Jezus ciągle marzy o Tobie, ciągle marzy o Twoim zborze. Jego marzenie może się wypełnić dzisiaj, tak jak wypełniło się w pierwszych momentach chrześcijaństwa, może się również wypełnić teraz. I o tym właśnie marzeniu będziemy rozmawiać przez cały ten tydzień. Jest taka stara żydowska legenda, którą chciałbym się z Wami podzielić przez następne parę minut. Tytuł jest Podarunek rabina. Na klasztor przyszły trudne czasy. Grupa mnichów była kiedyś częścią dużego zakonu, który w czasie prześladowań religijnych stracił swoje wpływy. Wielu członków umarło, inni odeszli. Rzeczy doszły do takiego stopnia, że w klasztorze zostało tylko 5 mnichów i ich opat. Każdy po 70. Można było powiedzieć z zupełną pewnością, że był to umierający klasztor, był to umierający zakon. Głęboko w lasach otaczających ten klasztor była mała chata, do której czasem przychodził rabin z pobliskiego miasteczka, aby tam spędzić trochę czasu sam na sam z Bogiem. Mnichowie zawsze wiedzieli, że kiedy rabin przyszedł do lasu, i szeptali między sobą, rabin jest w lesie, rabin jest w lesie, rabin jest w lesie. Któregoś dnia, gdy opat rozmyślał nad smutną przyszłością zakonu, przyszło mu do głowy, aby odwiedzić rabina i poprosić o jakąś radę, która mogłaby uratować ten klasztor. Rabin przywitał opata bardzo serdecznie. Okazał mu wielkie współczucie. Powiedział, znam ten ból. Ludzie nie są zainteresowani dzisiaj sprawami duchowymi. Moja synagoga też już jest prawie pusta. Więc opat i rabi płakali razem. Poczytali trochę story i rozmawiali cicho o głębokich rzeczach. Po pewnym czasie opat musiał wrócić do klasztoru. Objęli się serdecznie i opat powiedział, było mi naprawdę dobrze z tobą. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać po tylu latach, ale nie osiągnąłem celu mojej wizyty. Masz jakąś radę dla nas, aby nas uratować, aby uratować nas zakon śmierci? Przykro mi, powiedział rabin, ale nie mogę ci nic poradzić. Naprawdę nic, prosił opat. Rabin zastanowił się przez chwilkę i powiedział, jedyne, co ci mogę powiedzieć, to tylko to. Mesjasz jest jednym z was. Gdy opat wrócił do klasztoru, mnisi go otoczyli, pytając się, co ci powiedział rabin? Co ci powiedział rabin?
no tak naprawdę to mi nic nie powiedział. No nie miał dla nas żadnej rady. Płakaliśmy razem, czytaliśmy trochę story. I jedyne, co powiedział na sam koniec, to coś dziwnego. Powiedział, jeden z was jest Mesjaszem. Ale ja nie mam pojęcia, o co mu chodziło. Gdy mnisi to usłyszeli, zaczęli się zastanawiać, co rabin mógł mieć na myśli. Mesjasz? Mesjasz tu wśród nas? Tu w naszym klasztorze? Może myślał o naszym opacie? Oczywiście, to musi być nasz opat. On tak długo nam przewodzi. A może to brat Tomasz, który z pewnością jest świętym człowiekiem, ale na pewno nie miał na myśli brata Elroda, który czasem jest taki drażliwy, ale Elrod jest bardzo mądrym człowiekiem. Na pewno nie miał na myśli brata Filipa. Filip jest przecież takim biernym człowiekiem. No, ale jak trzeba komuś pomóc, to on zawsze jest pierwszy. Na pewno rabin nie miał mnie na myśli. Na pewno to nie ja. A może jednak, o Panie, to nie ja. Panie, to nie ja. Ja na pewno nic tyle nie znaczę dla Ciebie. Gdy mnisi tak się nad tym wszystkim zastanawiali, zaczęli się nawzajem traktować z wielkim szacunkiem. Bo może akurat jeden z nich właśnie był Mesjaszem. Las, w którym znajdował się ten klasztor, był naprawdę przepiękny. I od czasu do czasu ludzie z pobliskiego miasteczka przychodzili, aby odwiedzić klasztor. Często rozsiadali się na trawnikach, aby zrobić sobie piknik lub chodzili po ścieżkach w lesie. Niektórzy szli na nabożeństwo do starej leśnej kaplicy. Po jakimś czasie goście zaczęli odczuwać tą niezwykłą atmosferę spokoju i ciepła. Gdy byli razem z mnichami, zauważyli, że traktują się z olbrzymim szacunkiem, która przenikała ich zachowanie. I zaczęli odwiedzać ten klasztor coraz częściej i przyprowadzać swoich znajomych i przyjaciół. Ich przyjaciele sprowadzali nowych przyjaciół. Niektórzy z młodych mężczyzn zaczęli rozmawiać z mnichami. Po jakimś czasie jeden zapytał się, czy mogę się do was dołączyć. Potem następny i następny. W ciągu paru lat klasztor znowu stał się kwitnącym zakonem, miejscem pełnym spokoju, dobroci i miłości, a wszystko dzięki podarunkowi rabina. To jest oczywiście tylko legenda, ale w każdej legendzie jest ziarnko prawdy. I to ziarnko prawdy to jest to, że każdy z nas tutaj, każdy z was tutaj jest powołany, aby być Mesjaszem. Może to trochę brzmi prawie bluźnierczo. Oczywiście nikt z nas nie będzie Jezusem. Tego się nie da zrobić. Ale Nowy Testament uczy wyraźnie o czymś bardzo ciekawym. Zauważcie, w drugim liście Koryntian, pierwszym rozdziale, wierszu 21 jest napisane tak. Bóg utwierdza nas w Chrystusie, który nas namaścił. Który nas namaścił. Jan użył to samo słowo w drugim rozdziale, a wy macie namaszczenie, które od Niego otrzymaliście. To oznacza, że każdy z nas tutaj jest namaszczony. Każdy z nas jest namaszczony, aby być Mesjaszem. Aby, to w sumie słowo Chrystus oznacza namaszczony. I właśnie jak myślałem o tym, gdy przygotowywałem się, pomyślałem sobie o takim właśnie takiej właśnie rzeczy. Jest to szofar. Szofar, który był używany w dawnych czasach do namaszczania ludzi. Właśnie coś takiego. W tym szofarze jest pachnący olejek, którym mogę sobie wyobrazić, Mojżesz wziął taki właśnie podobny szofar, wziął i wylał ten pachnący olejek, który był na głowę Arona. I Aaron został namaszczony przez Boga. Mogę sobie wyobrazić, że Samuel wziął taki właśnie podobny szofar z olejem i namaścił Dawida jako króla. Olej, który znajduje się w tym szofarze, pachnący olej, jest oczywiście symbolem Ducha Świętego. Czyli można by powiedzieć, i tutaj mam to nowe słowo dla was, które chciałbym, abyście zatrzymali, czy można by powiedzieć, że Jezus w pewnym sensie, może przerobić te słowa troszkę. Bóg utwierdził nas w Chrystusie, który nas uchrystusował.
Bóg utwierdził nas w Chrystusie, który nas uchrystusował. Innymi słowy, Jezus zrobił nas swoimi Chrystusami. Jezus zrobił nas swoimi Chrystusami. Więc jesteśmy Mesjaszami Jezusa. Więc Jezus dzisiaj do nas mówi, do ciebie i do mnie. I ty jesteś Mesjaszem, 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 i ty, i ty, i ty. Dotarło to do mnie w bardzo dramatyczny sposób pewnego dnia, gdy moja córka miała 2 latka. Akurat ona zaczęła rozmawiać, zaczęła mówić i staraliśmy się uczyć o Jezusie, o tym, kim jest Jezus, co dla nas zrobił. I tak sobie wyobrażaliśmy z moją żoną, że fajnie by było mieć taki obrazek na ścianie w jej pokoju, który by przedstawiał Jezusa z małą dziewczynką. I poszedłem do sklepu niedaleko, jeszcze byliśmy studentami, wtedy to było wiele lat temu. Nie miałem za dużo pieniędzy, studenci z reguły nie mają dużo pieniędzy, więc nie szukałem czegoś bardzo drogiego. Poszedłem do chrześcijańskiego sklepu i znalazłem tam pewien obrazek. To był dość duży obraz, którego ja niestety nie mogłem kupić, bo on był za drogi dla mnie. Ale on był tak troszkę przy ziemi. Ja uklęknąłem na jednym kolanie i wpatruję się w ten obraz i widzę coś bardzo ciekawego. Zauważyłem, że Jezus trzyma tą dziewczynkę w taki specjalny sposób. Na swoim ramieniu, ona siedziała mu tak tu na ramieniu, w jakiś sposób patrzyła mu, to nie jest ten obraz, który widzicie, to jest podobny, nie mogłem znaleźć tego podobnego obrazu, ale dziewczynka siedziała, mała blondyneczka, tak jak moja córka, siedziała mu na ręku, patrzyła mu się w oczy i Jezus uśmiechał się do niej. Ja w tym momencie zorientowałem się, że ja właśnie tak często trzymam swoją własną córeczkę na moim ręku. Czyli ja jestem Chrystusem Jezusa dla mojej córki. Że ja reprezentuję Jezusa dla mojej małej dziewczynki. To było dla mnie niesamowite, jakby spadła na mnie tona cegieł, że ja jestem przedstawicielem, ambasadorem Jezusa dla mojego dziecka. Ellen White ujęła to w taki sposób, bardzo pięknie. Ewangelia Chrystusowa staje się osobowością tych, którzy w Niego uwierzą i zrobi z nich żywe listy Boga, znane i czytane przez wszystkich ludzi. I w ten właśnie sposób zaczyn Ewangelii przechodzi na innych. To jest właśnie to nowe słowo, które chciałbym stworzyć w języku polskim. Uchrystusowanie. Że każdy z nas jest uchrystusowany, uświęcony tym olejem Ducha Świętego. Każdy z nas, naśladowca Chrystusa, jesteśmy Chrystusami Jezusa, jesteśmy żywymi listami. I dzięki temu uchrystusowaniu Jezus do nas dzisiaj mówi, kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywać uczynków, które ja robię i większe nad te niż czynić będziecie. W tym tygodniu będziemy razem studiować, jak się to może stać, a do tego potrzebny jest olej. Czy jest to waszym pragnieniem, aby wypełnić marzenie Jezusa w swoim życiu? Chciałbym spędzić chwileczkę czasu, moment osobistej refleksji. Mam pytanie na ekranie i będę to robił każdego wieczoru. Przez minutę zastanówcie się, pomyślcie o jednej osobie w waszym życiu, dla której mogłabyś być Chrystusem Jezusa.